Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, będziemy walczyć z Sonym, mam nadzieję zresztą, bo ostatnio mi się w tym miejscu zawiesiła gra. Jak będzie teraz? Nie mam pojęcia. Naciskam Enter, w sensie tutaj na taki Enter na padzie. Sony, czy dam radę się z tobą ścigać? Pisaliście mi o spolszczeniu do Need for Speed Most Wanted i co wyszło z tego? Nic nie wyszło, dlatego że nie znalazłem odpowiedniego spolszczenia, robią się jakieś dziwne bugi, nie można ustawić dobrej rozdzielczości i tak dalej. Używam obecnie tylko modyfikacji do rozdzielczości, więc... Dobrze, mamy tutaj tak... wyścigi. Aha, i jeszcze, no właśnie, jeśli macie jakąś dobrą modyfikację, działającą modyfikację, spolszczenie do tej gry, bardzo prosiłbym o link w komentarzach. Będziecie tak uprzejmi? Wow. Dzisiaj gramy na modyfikacji graficznej. Tylko polepszone refleksy i NB Series. Znacie, prawda? Więc nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, zmiany tekstur czy coś w tym rodzaju. Po prostu jest fajnie, jaśniutko, jest switaśnie. I tak ma być. Jadę sobie Lexusem IS300. Lexus IS300 jest to ciekawy samochód. W ogóle w Lexusach jest tak, przynajmniej tych z tej klasy, którą teraz właśnie jeżdżę, jest tak, że 300 oznacza pojemność silnika, więc tutaj mamy silnik o pojemności... Jak? O pojemności 3 decymetrów... Co ja gadam? God damn it! 3-litrowy silnik mamy po prostu. Ej, słabo mi się jeździ, naprawdę. Martwa strefa na padzie jest katastrofalna do opanowania. Samochód sam skręca, ja muszę kontrować, nie? Więc tak, mamy tu 3-litrowy silnik, bodajże 200 chyba 20 koni... God damn it! 220 koni mechanicznych. I tym się zaczynamy ścigać w Need for Speed Most Wanted. Jest to naprawdę fajny samochód w Need for Speed World. Dobra, nie będę mówił za wiele, będę starał się nie mówić za wiele o Need for Speed World. Chociaż w sumie, ja wiem, ma to jakiś sens, prawda? Wiele z tej gry z Need for Speed Most Wanted jest zaczerpnięte i zaimplementowane w Need for Speed World, więc myślę, że takie nawiązania właśnie do tej nowszej gry są tutaj na miejscu, ale jak uważacie, że nie, to piszcie. Dobra. Miałem dzisiaj trochę problemów z uruchomieniem tej gry właśnie przez instalację tego spolszczenia. Ale to tyle, jeśli chodzi o takie sprawy techniczne, tak? Lexus IS300. Muszę go stuningować, bo jedzie strasznie wolno. Chociaż to jest i tak dużo szybciej niż w Need for Speed Carbon. Tutaj szybkość jest zdecydowanie fajniejsza. Dwa okrążenia na wyścigu i to wszystko, co musimy zrobić. No, uwielbiam Need for Speedy. Czyli mamy zaliczone te okrążenia na row... Jak to się nazywa właśnie ten... Circuit, Rosewood Park Loop, tak się nazywa w Need for Speed World, a tutaj nie jest opisany. The hell? No to wbijamy sobie tu. To jest Damon and Union w Need for Speed World. LX8, jakiego ma bodykita, skumajcie to. Ach, ten początek, co nie? Samochody się tak trzęsą. Odliczanie. I jazda. O, Audi A3. Proszę bardzo. Za łatwo mi idzie, co? Pisaliście w komentarzach, że później będzie dużo, dużo trudniej. No mam nadzieję, bo na początku idzie mi bardzo łatwo. A mam nadzieję, że później będzie dużo trudniej i że będziecie patrzeć tylko na moje klęski. Chociaż nie wiem, czy to możliwe, mówiąc nieskromnie, z tego względu, że no ja te mapki, te wszystkie wyścigi znam na pamięć, więc
Mogę mieć jedynie tylko i wyłącznie problemy ze sterowaniem ze względu na to, że samochód mi sam skręca i muszę go bez przerwy kontrować, co mnie irytuje do tego stopnia, że chyba się przesiądę na jazdę na klawiaturze. Moi drodzy. Jestem zadowolony, że tu jest w ogóle obsługiwany trigger, więc mogę sobie regulować gaz. Choć teraz mam wciśnięty do dechy, z tego względu, że po prostu jedziemy jakieś tam 200 km na godzinę i w zasadzie nie trzeba tu nawet hamować czy puszczać gazu. No, w sumie jedzie się lajtowo. Zobaczcie, zostawiam ich, jaki jest międzyczas. 500,5 km za mną są. A międzyczas nie pokazuje. No dobra, w metrach też można to określić, to nie ma problemu. Strasznie lubię to miejsce. Chodzi mi o te zakręty tutaj, wiecie czemu? Kiedyś ja też grałem właśnie w Most Wanted na moim starym komputerze, który miał kartę graficzną, która w ogóle nie obsługiwała shaderów. A mój kolega kupił sobie GeForce'a 6600. I mógł odpalić Most Wanted na najwyższych detalach i właśnie na tamtych zakrętach było widać takie listki opadające, wiecie, nie? Aj, to było fajne. Mogłem sobie u niego pograć w takie coś. W taką grę, która naprawdę wyglądała wtedy, no, niesamowicie. Co tu mamy? Okrążenia z eliminacjami, czyli ostatni gnojek odpada. Wygrywa pierwszy, czyli ja. Mam tutaj do czynienia z... o, Cadillaciem. Widzę też Kobalta i chyba jeszcze... o, Golf. Ciekawy stuningowany, znaczy body kit ma ciekawy. Nie wiem, czy on jest w Wordzie. Jak myślicie? Ustawiłem sobie cichą muzyczkę. Mam nadzieję, że YouTube się nie doczepi, a że wy ją będziecie troszeczkę gdzieś tam słyszeć razem ze mną. Aha, no i tak jak wam mówiłem o tym spolszczeniu, no starałem się właśnie wgrać takie, które by spolszczało cutscenki, ale ono nie działa, a te, które działa, niestety wycina w ogóle cutscenki. Więc wolę sobie oglądać cutscenki po angielsku. Ja wiem, że wolelibyście, aby były napisy jednak. I jeśli znacie jakąś taką modyfikację spolszczenia, które ten, to tak jak mówiłem, w komentarzach, tak? Albo podesłać mi na PW, jeśli w komentarzach nie możecie wklejać linków. Chociaż będziecie mogli, bo to i tak tam automatycznie was zablokuje. Ale ja tam poklikam i was zaakceptuję. Także tego, nie? No i jeden już poleciał. Nazywał się Gears, czyli hamulce. Jak można się w grze nazywać hamulce? Chociaż kurczę, patrząc na te niki w Need for Speed World, powiem wam, że... No niektórzy gracze, a z tego też wiem, że niektórzy z was, to niektórzy z tych graczy to moi widzowie, właściwie mogę się zwrócić do nich jako do was, macie niesamowitą wyobraźnię. Najfajniejszy nick, jaki widziałem, to kolega z wojska. Znaczy no było kilka innych takich ników, ale ten mnie po prostu rozbawił. Kolega z wojska. No dobre, dobre. Pieprzony pick-up. Tak, wiecie co? To jest dziwne, ale ja zawsze myślałem, że w Most Wanted samochody skręcają gorzej niż w Wordzie, nie? Tu jest troszeczkę inne prowadzenie, ale jest... lepiej się skręca. Tu się skręca tak jakbym, nie wiem, jechał Lotusem z Worda tutaj. O. Połyka się te zakręty, nie? Ale... no, ten samochód na przykład Lexus, którym jadę, nie wiem jak będzie później, bo nie pamiętam szczerze mówiąc, jak wszystkie samochody się tu prowadzą. Zresztą jak grałem ostatnio w tą grę, byłem mały, to po prostu trudno mi było wygrać nawet. Więc ciężko tu mówić o zwracaniu uwagi na to, czy jak się samochód prowadzi i tak dalej. A teraz mogę się właśnie nad tym tutaj zastanowić. No i rzeczywiście, te samochody prowadzą się troszeczkę inaczej niż w Wordzie i nawet przyjemniej. Fajniej, może mocniej skręcają. Czy ja mam... chwileczkę, gdzie tu się mapka otwierało? Cofnij. Wyścigi mamy wszystkie porobione. Mapka, o jest, wspaniale. Events, photo ticket. A, zoom. Ale mamy już warsztat odblokowany, udajmy się tam. Zrobimy pierwszy tuning. Nie wiem po co włączam GPS-a, przecież doskonale wiem gdzie to jest. Oh yeah, parts.
Body kits. Wow. Od razu możemy sobie takie coś zainstalować, nie? Jaka ciuchcia. Jak tu się ogląda showcase? Okej. Mogę padem obracać. No to jest bardzo dobrze. Zobaczcie. Zaczynamy grę, od razu mamy dostęp do takich rzeczy, co nie? Fajnie, fajnie wygląda, naprawdę. A jakie są jeszcze? Taki. A ten jest w Wordzie akurat, nie? Tego nie ma w Wordzie. Wow. Można showcase? Można. Chyba nie, chyba podziękujemy, co? Znaczy, to jest mój gust. Nie wiem, jak wy uważacie, ale moim zdaniem no, nie wygląda to dobrze. Wieś tune, jak to mówicie. Nic, na razie nie będę instalował z tych rzeczy, ciekawych rzeczy. Weźmy sobie, wsadźmy tu jakiś engine. Powiedzmy... Aha, to są pakiety. No i to uwielbiam. Pakiety, nie trzeba myśleć nad jakimiś rzeczami jak w Automation, tak? Skomplikowanymi. Instalujemy wszystko po kolei, gra, gitara. Po co myśleć? Nitro mogę? Nie, dobra, to tylko skrzynia i silnik. I hamulce. Proszę bardzo. Hamulce też się przydadzą, chociaż szczerze mówiąc, po co mi hamulce? Jak ja w ogóle tu nie hamuję, nie? Dobra, mamy zainstalowane. Kolor zmieniamy. Paint. Wiecie co, ja trochę pojeżdżę tym Lexusem. On naprawdę mi się podoba, nie? Więc trochę się tutaj pobawię w ten tuning. Custom, przepraszam. Gloss. Dajmy taki kolor. I chyba wsadzę ten jednak body kit. Jakieś winyle tu są. Ciekawe, czy tu się dało przesuwać naklejki. Tutaj coś mamy. Body, całe body. Ojej. Tego nie chcę. Tribale. Jesus, jakie disco polo. Nie wiem, czemu tribal mi się kojarzy z jakimś disco polo. Czy można je przemieszczać? Zaraz to sprawdzimy. Mam takiego flame'a. No i co? Już? No dobra, zostawimy, ale muszę tu wsadzić teraz body kit, żeby to wyglądało. Jezus, ale nie, no dziwne to jest. Nie wiem, czy nie wywalę czasem tego. Ale chyba można było jakoś chociaż strefy wymieniać tutaj, zamieniać. Pasek, paski, po boku paskek. I co, zakładam pasek i tamto mi znika? W ogóle tu nie ma warstw, nie? Nakładamy jedną naklejkę i koniec. Dobra, to damy to, to już lepiej wygląda niż tamto poprzednie. Biały pasek. Taki szary. Dobra. I gitara. Teraz chodźmy sobie. Co ty robisz, Lucek? Już pomalowaliśmy, nie pamiętasz? Pamiętasz. I teraz body kit. Jeśli starczy mi kasy, ile on kosztuje? No zajebiście, co oni sobie myślą? Za ten gówniany body kit też jest tyle samo kasy, co za tamten. Chociaż nie taki gówniany, nie no gówniany w sumie. Zobaczcie, jak to wygląda, jakby ktoś rybę przyspawał mu z tyłu. Taki rybiasty się zrobił. Ten body kit dużo lepszy jest, nie? Ale muszę sobie na niego zarobić, mam dopiero 3100 dolców. Dobra, wychodzimy stąd i chodźmy pojeździć. Muszę zrobić kilka rzeczy. Wkurzać policjantów zdecydowanie. Przemalowaliśmy sobie samochód. Zajebista ta muzyka jest, nie? Szczerze, mam nadzieję, że się YouTube nie przypierdzieli do mnie. Inaczej, tu można zrobić coś takiego, bo to jest zajebista gra. What the hell? Ciągle te sterowanie. O właśnie, o to mi chodziło. Kamienie milowe. Away the police. Minimum of 6 tak, czyli musimy dotknąć dwa wozy, radiowozy. Uciec w 4 minuty, poniżej 4 minut. Prowadzić pościg więcej jak 2 minuty. I musimy zrobić tutaj radar. To zrobimy sobie na początku. Wow, zobaczmy. They're everywhere. The more power, miałeś jeszcze powiedzieć. Awesome. Dobra, my to wiemy, no kurde. Przecież nie gramy w NFS-y od wczoraj, prawda? Tylko przez całe życie gramy w NFS-y.
Ogólnie musimy być zajebiście nieuchwytni. W końcu, jak sama nazwa wskazuje, jest to Most Wanted. Ile mam tu mieć? 200, tak? Zobaczcie! Bounty! A kasa dostanę? Gdzie moja kasa? Where is my money? Okej, dobra. No to co? Bawimy się z policją. Zrobimy najpierw krótki pościg. Musimy dotknąć dwóch policjantów. Raz. I gdzie jest drugi? Koleś. Aha, to w sumie możemy wszystko zaliczyć za jednym razem. Zrobimy jakieś 2 minuty 5 sekund pościg. Dotkniemy dwóch gliniarzy i tyle. Ale ten Lexus to teraz pruje. Założyłem mu lepszy sprzęt. Nienawidzę tej muzyki podczas pościgów, a wy? No i jak oni mogli taką wsadzić? Może to jakoś wyłączyć? Powinna być taka opcja Disable Pursuit Music, Interactive Music. To chyba to. Zobaczmy. Zajebista gra! Zajebista gra! Można to zrobić! O nie! Zobaczcie, i słuchałem normalnej muzyki, nie jakiejś popieprzonej, która mnie zawsze wkurzała, nie? Dobra, gdzie jest drugi radiowóz? Jednego już zaznaczyłem. O, jest drugi radiowóz. Proszę bardzo. Muszę dotknąć drugi radiowóz. I... dotknąłem? Nie. Jest, dobra. Jedno zaliczone. Teraz musimy jeszcze tylko minutkę się pościgać z nimi. I właściwie możemy kończyć. Sonny'ego, pierwszego mojego przeciwnika z czarnej listy. Jezus, jacy oni słabi są, nie? Zobaczcie, gubię ich na głupiej prostej. No ale to jest Lexus, silnik 3.0. Od 0 do setki 7 sekund. Trzeba sprawdzić, ile jest 300 przyspiesza standardowo. Bez części do setki. Ej, w ogóle to taksówka to był IS-300. Skumajmy to. Gdzie jest ta taksówka? Wow, ale zodliftowałem! IS-300? Nie, ale bardzo podobna. Zobaczcie na ten przód, nie? Wypisz, wymaluj, wycałuj IS-300. Dobra, jeden challenge zaraz zaliczymy. W takim razie czas ich powoli gubić, tak? Zdobędę dużo kasy. Myślę, że kupi się tego bodykita i zaatakujemy Sonny'ego. Sonny to naprawdę bardzo łatwy boss, bo jest to pierwszy przeciwnik z czarnej listy, więc tutaj jakichś specjalnych problemów nie przewiduję. No chyba, że gra się skraszuje. Dobrze, zostawimy im tam z Pursuit Breakera. Oczywiście wjadą w niego, bo to jest Most Wanted. O man, tutaj wyjechał mi jeden. Gdzie tu jest ten pasek? Away, jest. Cholera. Muszę chyba sam tłumaczyć wam teraz NFS-a, bo... w sensie to, co jest na ekranie. Bo, nie mam spolszczenia i mnie pewnie powiesicie za jajka na suchej gałęzi. Za to, że nie ma po polsku. Ale spoko, myślę, że jakoś będzie, jakoś dojdę do tego, co i jak, co tu chodzi. Teraz cooldown to znaczy uspokojenie. I... dobra. Pulsu radian to jest długość pościgu. Z unieruchomione tam radiowozy. Tutaj trade pa... nie wiem co to znaczyło, dobra, nieważne. Chodźmy dalej, a zaatakować Sonny'ego. Hey man, that hump Sonny is looking for you for run. He is still pretty fresh on the blacklist, so now your chance. Don't blow it. Ja nie chcę mu robić blowa. Sonny, będzie tutaj fajny wstęp, jak on będzie tak driftował, a jestem takim świeżakiem, no nie. Znaczy, no nie świeżakiem, bo on w sumie to on jest świeżak. Tylko ja mam nowe auto, byłem w pierdlu i muszę zaczynać od nowa. Taki myk. Dwa okrążenia, jedziemy. Rowery! Zajebista gra. Są rowery. Mój Lexus jest 300. Uch. Jedzie. Ej, bez świateł, widzieliście? Bez świateł, man! Złapie cię policja i koniec, mandat. Co ty, w Polsce nie mieszkałeś? Wiesz, jak się w Polsce żyje? Dobra.
Czy tutaj jest strumień? Nie, strumień był dopiero w Karbonie, więc właściwie mogę sobie jechać nawet przed nim. O! Co on zrobił? Kurde! Jedzie bez świateł, ja nie wiem kiedy on hamuje. Cwaniaczek jeden. Co on myśli sobie? No teraz włączył, a już miałem mrygać. Dawaj Sony, pokaż co potrafisz. Myślisz, że taki dobry jesteś? Ja! Nie hamuj tak ostro, musisz pchać do przodu, znaczy pchać się do przodu. To jest NFS, a nie jakaś Forza. Tutaj się przepychamy. Wygra najlepszy ramer. No i chyba go zgubiłem. Więc tyle jeśli chodzi o walkę. Mam nadzieję, że wygrana z nim da mi tyle kasy, abym mógł sobie kupić body kit. I być może odblokują mi się jakieś nowe części do tuningu osiągów, które też sobie zainstaluję. Ajdź. Auć. No sam mi skręca na prawo teraz, fajnie. Teraz na lewo. Szukałem właśnie wielu programów, żeby można było ustawić. Żaden X-Spader niestety nie potrafi dobrze emulować, a właściwie gra nie wykrywa wtedy dobrze, jakby padam od mojego Xboxa. Znaczy, X-Spader działa w ten sposób, że emuluje jakoś tam klawiaturę, tak? I możemy wtedy tego X-Spadera obsługiwać padem. Z tym, że mój pad to jest pad od Xboxa i gra też go wykrywa, więc gra myśli, że gramy jednocześnie i na klawiaturze, i na padzie. Ta gra myśli, że tak jest. I ona nie wie, co wtedy zrobić. Czy ruszać się klawiaturą, czy ruszać się padem. Dlatego może jakoś uda mi się powalczyć z tym. Ej, chwileczkę. Przecież jest tuning, tak? Mogę sobie ustawić. No, nic nie mogę sobie ustawić. Mógłbym sobie ustawić tak, aby właśnie czułość sterowania była mniejsza. W sensie tego samochodu, nie? Może by było mi wtedy wygodniej, nie wiem. Ale dobra, to jest drugie okrążenie. Sony w sumie blisko się trzyma z tyłu, nie? Nie jest gdzieś tam daleko. Ile metrów? 100 metrów, 170. No teraz już 200 i zaraz będzie pewnie 300. I chyba będzie zaraz... O, jest 330. Zaraz będzie pół kilometra. Oj, Sony, postaraj się trochę, bo będzie mi przykro wygrywać z takim słabiakiem. Aj! No dobra. Muszę przestać z tymi przechwałkami, bo jak widzicie... O! A teraz użył ketchupa, widzieliście to? Cheater! Zostaniesz bana! Zostaniesz zbanowany. Kurde, lepiej nie używać słowa banowany, bo niektórzy tutaj chyba dostaną czkawki od tego słowa. Spokojnie, są jeszcze inne gry. Okej. Wow, zatiltowałem. Jak pięknie wygląda ulica. Ej, dla mnie ta gra mogłaby się nie zmieniać pod względem graficznym. Ona wygląda dobrze tak jak wygląda. Jakby mnie teraz wyprzedził, to bym się normalnie chyba zesrał na wizji. Wypiąłem dupę i zrobił takie zawijasa. Ach. Ale na szczęście mu się nie dało. Co tu? O, czy to jest... Co to jest? Rosewood Park Loop, ale chyba w drugą stronę. Tak. Aj, gdzie ja perfekta? Nie wcisnąłem nawet. Mastodon, Leviathan. Lubicie zespół Mastodon? Ja lubię. W ogóle wszystkie zespoły lubię, które są w tej grze. I robimy wjazd na skrót. Ależ cudownie, ojej. Ups. Jezus! Ale mało brakowało. Wyskoczył mi tym vanem. I zobaczcie, patrzcie na minimapkę, zobaczycie jak on mnie zaraz zacznie doganiać. W którymś tam momencie włączy jakieś tam super nitro. On nie ma prawa używać nitra, bo ja też nie mam. Nie miałem odblokowanego. Nie miałem możliwości nawet walczenia z nim. Na nitrze. O, i zaraz zacznie doganiać na bank. Aj! Pick up, spadaj. Jedzie, jaki... O, zobaczcie teraz, jak się zbliża, nie? Drugie okrążenie.
On niby pojechał skrótem, ale ten skrót tak naprawdę niewiele daje. O, ależ znamiłem. To przez to, że nie mam bodykita. Ej, czy bodykit w ogóle wpływa tu jakoś na prowadzenie? Muszę to sprawdzić. Ciężko, ciężko. W Wordzie nie działa to, nie? W Wordzie to nie działa. Chociaż jak sprawdziliśmy kiedyś, niby tam te części wizualne jakoś wpływały na osiągi. Czasami pozytywnie. Dobrze, Sony. Szykuj sobie trumnę powoli. A, i pamiętaj, żeby oddać mi kluczyki. No tak, przecież jeszcze kwestia tego, aby wylosować jego samochód. Ale czy ja naprawdę chcę tę drętwą golfinę? Jej. No dobra. Kurczę, ale to jest początek gry i naprawdę nieźle się już zapieprza. W karbonie tak nie było. W karbonie to tam gdzieś powoli na tych zakrętach. A tutaj to jest jazda. Sony, pożegnaj się z samochodem, bo ja właśnie go zabiorę zaraz i kasę sobie zabiorę też. Dziękuję bardzo za twój samochód, frajerze. I oczywiście unikalne części do tuningu, osiągów. To jest to. Witam, Blacklist 14. Moim rywalem jest... Taz. Vens Kilik. Jak Kilim. Taz. Jak cię nazwać, Taz? Czekaj, kogoś ty mi przypominasz? Jakiegoś aktora? Czym on jedzie? A, jest 300. Taz. No jest 300. Ale ja mam jest 300, więc jego wóz mi nie potrzeba. Wow. Ej, on ma ten przesrany bodykit, tak? Nie, to jeszcze nie jest ten najgorszy. Ale i tak katastrofa. Lepszy jest ten taki... Ach, te wstępy. Zajebiste są. Nawet po takim czasie, co nie? Prawie 10 lat. I dalej te wstępy są zajebiste. Dobra. I fajnie, fajnie. Zabiliśmy sobie jednego typa. No. I właściwie tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Piszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym moim Lexusie. Pewnie myślicie nie za dużo, bo wygląda on jeszcze dosyć standardowo, ale w następnym odcinku włożymy jakiś bodykit. Przetunigujemy go. I no cóż, piszcie mi w komentarzach, jaki samochód następny wygrać, bo na pewno nie wybrać. Wygrać to będę wygrał wszystkie. Ale piszcie mi w komentarzach, jaki samochód kupić następny. Będę wam pokazywał, jakie się odblokowują i tak dalej. I w ogóle będzie zajebiście, no co ja mam tu dużo gadać. Aha, i od dzisiaj w ogóle dwa razy odcinki Most Wanted w tygodniu, nie? Dopóki się nie skończy seria. Seria się pewnie nie skończy szybko, bo jeszcze serię prób trzeba zrobić, więc taka opcja. Ale to sprawy organizacyjne, nie? No cóż, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. O, man! Trzymajcie się. Na razie, papa.